Pogadajmy trochę o wodzie, o tej, która w wakacje potrafi być dla nas bardzo przyjemna i miła, możemy się w niej chłodzić, ale bardzo często potrafi być dla nas zagrożeniem. Przepływ wody w takich strumykach, w rzekach płynących w sierpniu, kiedy nad naszymi głowami nie ma burzy, nie pada deszcz, wynosi od 0,1 do 0,5 metra na sekundę. W rzekach górskich, w momencie kiedy występują ulewne deszcze, woda potrafi płynąć z prędkością nawet 7 metrów na sekundę. Taka ciekawostka. Woda płynąca 1 metr na sekundę potrafi już porwać człowieka. Woda płynąca powyżej 2-3 metrów na sekundę porywa z sobą już większych gabarytów kamienie. Także pomyślmy sobie, zanim wejdziemy do wezbranej rzeki, ponieważ możemy narazić się na ogromne niebezpieczeństwo. W wodzie powodziowej warto obawiać się wirusów, różnego rodzaju bakterii, w tym bakterii E. coli. Warto też obawiać się różnego rodzaju chemikaliów, które płyną w tej wodzie. Tutaj pomyśl, zanim użyjesz filtra do wody i będziesz chciał taką wodę przefiltrować, ponieważ część z tych filtrów, a tak naprawdę większość filtrów dostępnych na rynku, takiej wody popowodziowej nie przefiltruje, nie zagwarantuje ci bezpieczeństwa. Warto, jeżeli już bardzo, bardzo musisz skorzystać z takiej wody, nie dość, że ją bardzo dobrze przefiltrować wstępnie, przefiltrować ją swoim posiadanym filtrem, najlepiej dwu albo trzy systemowym, gdzie masz trzy różne membrany filtrujące wodę, ale dodatkowo taką wodę jeszcze przegotuj, jeżeli w ogóle musisz taką wodę pić. Jeżeli jesteś w sytuacji kryzysowej, powódź, podtopienia spotkały cię gdzieś na szlaku i nie byłeś tego świadom, to tutaj lepiej poszukać wody, która gdzieś spływa z jakichś mniejszych strumieni i pozyskiwać taką wodę. Nie czerp wody popowodziowej. Woda płynąca z prędkością tych przysłowiowych 3 metrów na sekundę, woda popowodziowa w wezbranych rzekach niszczy budynki. Oczywiście tutaj warto wspomnieć o tym jeszcze raz, że jeśli będziesz przygotowany, przygotowana, będziesz mieć wiedzę, nie zrobisz sobie krzywdy w terenie.